że bardzo wielu z Was nie rozumie tej sytuacji. Ja Wam jeszcze wyjaśnię wiele rzeczy. Akurat nie w tym momencie. Za parę godzin Wam wyjaśnię część rzeczy. Część rzeczy wyjaśnię Wam jutro. I drogie mordki, my wybaczamy Belmondziakowi to, co zrobił, i jako że był dla nas bardzo ważny i zawsze pozostanie w naszych serduszkach, nawet mimo tego, że nie popieramy i nigdy nie będziemy popierać takich czynów, nie rościmy wobec niego pretensji odnośnie żadnych strat i życzymy mu, żeby ułożył sobie życie. Wiara, którą niesiemy, pozostanie na zawsze, a internetowe trójdupy i dzieciaki, które nie rozumieją tego wszystkiego, niech po prostu wypierdalają z naszych social mediów i nas nie słuchają. Nie rozumiem też, jak wielkim ciosem dla nas było to wszystko i mogę Was uspokoić odnośnie paru rzeczy. Koncerty, które były zaplanowane, odbędą się. Mamy na jutro mixtape wyjdzie. Mamy jeszcze kilkanaście numerów, w których są zwrotki Belmondziaka. I te numery wyjdą przez wzgląd na stare czasy. Tak czy tak. Belmondziak nie chce już nawijać dla Was, bo nie może żyć w zgodzie z samym sobą przez to, co zrobił przede wszystkim. Zresztą już od dłuższego czasu strasznie go skrzywdziło to, co pisaliście wielokrotnie, i to nie wszyscy, ale wielu z Was. I to, jakby co się z tego zrobiło. On nie tego chciał. On chciał stworzyć coś, co będzie niosło dobro dla mądrych ludzi, a niestety bardzo wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach nie rozumie zbyt wiele i nie ma żadnych zasad moralnych.